Falubas TV wspiera firma Marvis, producent myjek warsztatowych. Sponsorem filmu jest Centrum Komina. Zagrzewamy do walki. Kolejne ściganie w Zielonej Górze. Za tobą powiedz, jak ocenisz te treningowe kółka jako test generalny przed startem ligi w Zielonej Górze? No dobrze, trzeba wykorzystywać to, co mamy w sumie, bo tak naprawdę jesteśmy po dwóch treningach na zielonogórskim torze i dwóch takich test meczach, więc dużo tego nie ma, więc musimy korzystać z tego, co mamy i uważam, że nie jest źle. Dużo posprawdzaliśmy i dużo się dowiedzieliśmy, jeśli chodzi o sprzęt i o warunki torowe, bo to chodzi o to, żeby się dobrze spasować z warunkami torowymi, jak ten tor właśnie się zachowuje w dalszej części zawodów, więc no wnioski są. Mam nadzieję, że wszystko przypasuje na niedzielę. Dużo brakuje ci do takiego momentu, żeby powiedzieć, jestem w 100% przygotowany do sezonu, w 100% czuję się komfortowo na motorze? Nie wiem, kiedy to nadejdzie. Mam nadzieję, że przypływ tego wszystkiego przyjdzie teraz w niedzielę, albo nie teraz, to na kolejną. Ale ja dużo błędów robię na trasie, więc jeszcze mam duży, że tak powiem, margines do tego, żeby no, ta forma była jak najlepsza, bo to, że jadę czasami z przodu, to dla oka może wygląda to dobrze, jednak jadąc na motocyklu, ja tego nie czuję i gdzieś tam to nie jestem ja jeszcze. Sprzęt na niedzielę już odłożyłeś, czy jeszcze jakieś myślenie cię czeka przez weekend? Nie, myślę, że tylko teraz musimy obgadać strategię, że tak powiem, jeśli chodzi o przełożenia na niedzielny mecz, bo wiemy, na czym jechać, a jest tylko tego kwestia dobrania przełożeń, żeby dobrze, że tak powiem, wystartować w pierwszych biegach. Sponsorem filmu jest Centrum Komina. Zagrzewamy do walki. Falubas TV wspiera firma Marvis, producent myjek warsztatowych. We'll be right back.